Zadanie 11. Rowerzysta wjechał na szczyt, a następnie tą samą drogą zjechał na miejsce startu. Jaka była średnia prędkość jazdy rowerzysty pod górę, jeśli średnia prędkość zjazdu wynosi 70 km na godzinę, a średnia prędkość jazdy na całej trasie 20 km na godzinę? Wykonajmy rysunek do zadania. Mamy rowerzystę. Rowerzysta najpierw z pewną prędkością wjeżdża na górę i to właśnie ta prędkość wjazdu jest wielkością szukaną w całym zadaniu. Po osiągnięciu wzgórza następnie zjeżdża z prędkością 70 km na godzinę. Również jest dana w zadaniu informacja, że prędkość si, czyli prędkość średnia na całej trasie jest równa 20 km na godzinę. W zadaniu będziemy korzystać ze wzoru na drogę w ruchu jednostajnym prostoliniowym i ten wzór można przekształcić względem zmiennej T i mamy z kolei taką postać i też będziemy ją wykorzystywać. W zadaniu, mając prędkość średnią, warto napisać również wzór na prędkość średnią w ruchu jednostajnym prostoliniowym. Jest to suma drogi przez sumę czasu. W naszym rysunku jeszcze zaznaczmy S. S to jest cała droga w jedną stronę, więc rozpisując wzór na prędkość średnią, prędkość średnia jest równa 2S, ponieważ S, jak już mówiłem, to jest droga w jedną stronę, a rowerzysta jedzie w dwie strony, czyli 2S i przez sumę czasu. No właśnie, jak obliczyć sumę czasu? T1 plus T2. Prędkość średnia jest równa 20 km na godzinę. 2S przepiszemy, a teraz trzeba obliczyć T1 i T2. Zapisać to w postaci pewnego wyrażenia algebraicznego. Tutaj mamy wzór na czas, więc patrząc na ten wzór, obliczamy czas wjazdu. Czyli T1 to jest droga przez prędkość. Droga to S, prędkość to V. Tak naprawdę otrzymaliśmy ten wzór w czystej postaci. Tutaj będzie troszeczkę inaczej, ponieważ mamy prędkość. T2 równa się droga przez prędkość, czyli S przez 70. I T1 i T2 należy zastąpić takimi dwoma wyrażeniami. I widzimy, że mamy równanie z jedną niewiadomą. I tak naprawdę otrzymanie tego równania jest największą trudnością w całym zadaniu. Prawą stronę równania dzielimy w myślach przez S, więc te nasze S-y się redukują. Otrzymujemy już uproszczone wyrażenie bez S-ów. Teraz sprowadzamy te dwa ułamki do wspólnego mianownika. Więc tutaj przepisujemy. Teraz wspólnym mianownikiem będzie 70V. Więc w liczniku 70, tutaj mamy również w mianowniku 70V, w liczniku V. Tutaj przepisujemy wszystko. Tworzymy jeden mianownik, więc liczniki trzeba sumować. Przepisujemy 20, główną kreskę ułamkową, która jest naprzeciwko znaku równa się, zamieniamy na znak dzielenia. Tutaj mianownik przepiszemy bez zmiany. Teraz to dzielenie zamieniamy na mnożenie przez odwrotność, więc odwracamy tutaj ułamek. 20 zapiszemy jako 20 pierwszych. 2 wymnożymy przez licznik. Mianownik przepisałem. I teraz trzeba rozwiązać taką proporcję, takie równanie. Mnożymy wyrażenia po skosie. 1 razy 140V to 140V i teraz 20 razy 70 to jest 1400, 20 razy V to 20V. Literki V przenosimy na lewą stronę. Podczas zmiany strony zmieniamy znak, widzisz tutaj? Ta liczba jest przepisana po prawej stronie. Redukujemy literki V, widzisz? Liczbę przepisujemy, dalej już to jest proste działanie, dzielimy na 120. Jedno 0 już tutaj, jak widzisz, zostało skrócone. Skracamy tutaj na 4.
Mamy 35 trzecich. Po wyciągnięciu całości uzyskujemy 11,2 km na godzinę. Dajemy odpowiedź do całego zadania. Średnia prędkość jazdy rowerzysty pod górę 11,2 km na godzinę.